Witam serdecznie na kolejnym moim filmie. Zaczynamy omawianie mikroekonomii. Podstawą w mikroekonomii jest zrozumienie, czym jest popyt, jak działa prawo popytu i w tym momencie zaczynamy. Jeśli chcemy w tym momencie omówić prawo popytu, musimy w tym momencie zapoznać się, powiedzmy, na początek z taką definicją książkowo. Mówimy w tym momencie, że prawo popytu jest to zależność między wielkością popytu na dane dobro, a poziomem jego ceny rynkowej. I to jest założenie oczywiście ceteris paribus, czyli przy założeniu, że żadne inne czynniki nie wpływają na zależność między wielkością popytu, a jego ceną tego, powiedzmy, produktu. Czyli ilość danego dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie. Zależy od ceny dobra i determinant pozacenowych, czyli na przykład dochody nabywców mogą wpływać nam na popyt, mogą na popyt na dany produkt mogą wpływać ceny innych dóbr, przyszła sytuacja rynkowa czy gusty nabywców, struktura ludności. No dobra, no to prościej teraz zaczniemy to omawiać, więc możemy na początek powiedzieć, że prawo popytu po prostu, że wraz ze wzrostem ceny, czyli im wyższa będzie cena rynkowa jakiegoś produktu, tym w tym momencie zainteresowanie zakupem danego produktu staje się mniejsze. Nie jest to zasada ogólnie działająca, bo mamy na przykład takie dobra luksusowe, jak jakieś obrazy na aukcjach, czy towary takie naprawdę rzadkie powiedzmy, do kupienia, gdzie na pewno jak ludzie chcą kupić, to i tak kupią, po jakiej cenie by nie było i nawet im wyższa cena, tym więcej osób może być zainteresowanych. Więc nie jest to tak, że zawsze prawo popytu działa, ale w zasadzie w przypadku dóbr normalnych zainteresowanie tymi dobrami zawsze maleje. Jeśli maleje popyt, chęć dokonania zakupu, wielkości tego zakupu, gdy cena tego dobra miałaby rosnąć. I teraz jeszcze zacznijmy od tego wytłumaczenia, o co chodzi, że popyt zależy od ceny dobra. No po prostu im wyższy teoretycznie, tak najprostszy, w wielkim uproszczeniu, jak działa mikroekonomia, im wyższa jest cena danego dobra, tym mniejszy jest popyt. I teraz mamy tak zwane determinanty pozacenowe, czyli takie jakby elementy, które mają wpływać na wielkość popytu, na zainteresowanie zakupem, ale nie związane bezpośrednio z czynnikiem ceny. Na przykład są to dochody nabywców. Musimy w tym momencie pamiętać, że im wyższe mamy dochody, tym więcej chcemy konsumować, czyli więcej chcemy kupować, większy wykazujemy w tym momencie popyt na dane dobro. Odwrotnie w przypadku spadku dochodów, gdy mniej zarabiamy, to też mniej możemy konsumować. Oczywiście, że chcemy więcej konsumować, ale na mniej jest nas stać. W przypadku ceny innych dóbr zależy, czy mamy pod uwagę, bierzemy dobra substytucyjne czy dobra komplementarne. Na pewno na oddzielnym filmie omówię dobra substytucyjne czy komplementarne, ale generalnie im na przykład dobro mamy substytucyjne, inne i tamto zdrożeje, inne dobro zdrożeje, no to my zaczynamy się interesować tym naszym podstawowym dobrem, bo tamto zdrożało, no to więcej osób jest zainteresowanych czymś, co potrafi je zastąpić. A w przypadku dóbr komplementarnych, no jak w przypadku paliwa i samochodów. Jeżeli drożeje paliwo, no to ludzie oczywiście, że będą jeździć samochodami dalej, ale osób, które będą zainteresowane zakupem samochodów i w ogóle ich użytkowaniem, będzie ciut mniej. Będzie na pewno jakieś oddziaływanie, nikt nie mówi, że jest znaczące, ale na pewno jest. W przypadku przyszłej sytuacji rynkowej, jeżeli na przykład wiemy, że na rynku będą jakieś gwałtowne zmiany, które mogą spowodować wzrost cen, no to my już teraz możemy próbować na przykład zwiększyć naszą konsumpcję, żeby potem liczyć się z tym, że dane dobro zdrożeje. Jeżeli mamy temat gustów nabywców jako determinant pozacenowych, no to jeżeli na przykład pojawia się jakieś modne urządzenie, tak jak teraz są te fidget spinnery dla dzieci, no to w tym momencie zainteresowanie zakupem takiej zabawki na pewno gwałtownie rośnie. To jest jeszcze kwestia jakiejś mody, jakiejś właśnie
sytuacji, gdy konsumenci potrafią ulec jakiejś właśnie namowom osób znanych do zakupu pewnych towarów. Tak samo o struktura ludności jest tym czynnikiem, który może wpływać na popyt. Na przykład załóżmy, że im więcej dzieci się rodzi, tym na pewno zainteresowanie zakupem pieluszek też może rosnąć, tak? Jeżeli jest więcej osób starszych, rośnie liczba, czy ten odsetek osób starszych, to na pewno więcej osób jest zainteresowanych telefonami z upróżnionym jakimś wyświetlaczem, tak? Wszystko zależy od struktury ludności również, bo wszyscy ludzie coś muszą konsumować i w zależności od swoich potrzeb takie produkty konsumują. Więc jeśli chodzi o stronę graficzną naszego prawa popytu, jak należy je przedstawiać, możemy to przedstawić po prostu w postaci takiej krzywej. Czasem ona jest przedstawiana w formie liniowej, to znaczy ma po prostu nachylenie ujemne i po prostu jest to kreska od osi pionowej do osi poziomej, od punktu do punktu. Wszystko jest ok, tak też jest przedstawiana, ale czasem na książkach czy w książkach możecie znaleźć układ krzywej popytu w formie takiego łuku. Jest to krzywa wypukła, skąd ja to wiem? Bo ja zapamiętałam to w ten sposób, że to stanowi fragment litery U, czyli literka U w środku jest wypukłe. Więc jest to krzywa na nachyleniu ujemnym, w kształcie tu akurat wypukłym. Oczywiście możecie mieć ujęcie, że jest typowo pozioma, przepraszam, pionowa, liniowa. I teraz o co chodzi z tym punktami A i B? Strzałka mówi o tym, że przechodzimy od punktu A do punktu B. I co wtedy się dzieje? Jeżeli w punkcie A popyt ma wielkość D1, po angielsku demand, tutaj popyt na osi poziomej, jest w wielkości D1 i konsumowana jest ta ilość po cenie P1, gdy przechodzimy z punktu A do punktu B, co się dzieje? Cena tego, powiedzmy, po jakich chcemy konsumować, spada z punktu P1, czy tam z poziomu P1 do P2, a jednocześnie w tym momencie, w związku z tym, że cena spadła danego produktu, my chcemy konsumować tą ilość D2, która jest po prostu większa od D1, a więc możemy powiedzieć, że przechodząc z punktu A do punktu B, spada nam cena o tą różnicę między P1 a P2 i przez to możemy konsumować większą ilość od D1 do D2. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, zawsze możecie to zrobić. Wystarczy mailować ze mną na adres zadania, czy wysłać po prostu maila z załącznikami na adres zadaniaprojekty.pl. Tutaj mamy ten adresik i odezwać się do mnie drogą mailową wraz z załącznikami. Jeżeli potrzebujecie, to zapraszam Was do oglądania innych filmów, nie tylko z mikroekonomii. Wszystko jest posegregowane w playlisty i życzę Wam powodzenia, cierpliwości i jak najwięcej rozwiązujcie zadań.